Red zone has started, ale jestem daleko, daleko poza. Za mną ktoś biegnie? Wątpię. Już by strzelał do mnie. Czata wydrpiona. Daleko jest Witek, 100 metrów. Myk! Kurwa! Biegnę. Kurwa, mać! No nie mogłem! Nie wiem, jak on tego nie dostał. Jak? Ale chuj! Kurwa, znokowany. To jest Japończyk! Jeden na jeden, kurz jeden na jeden. Wiem, wiem. Kurwa! Ciekaw jestem, ile mu zostało, bo trafiłem go kilka razy. Ale nacelowałem w specyficzny sposób. Mogę zobaczyć, ile mu zostało? Nie mogę. A za co chcesz, żebym dostał bana, twój stary najebany? A nic. Ty dostałeś. I to permanentnego. Co? PUBG Mobile, debuff wrzucony przez potężnego dewelopera gry, który sprawia, że ofiara jest oczarowana grą wbrew jej woli. Czas działania 20 godzin. Czas do kolejnego przelewu bankowego, nie. Ale bardzo kreatywne i tak. Jedna osoba będzie ginąć, bo wtedy druga będzie musiała no obserwować. Mi się bardzo podoba twój gameplay. O, chociaż tyle. Będzie LOL? Gościu, LOL to przeżytek. Teraz gra przyszłości, kolego. Teraz PUBG Mobile jest na topie, gość. Dobra, chuj, spróbujmy w ten sposób. Kurwa! Teraz już wie. Pomyliłem klawisz. Dobra, zróbmy tak. Albo nie, nie będę wyskakiwał. Nie ma powodu. Albo nie, bo załon jest, muszę wyskoczyć. Dobra. No ty śmieciu. Już nie palę. Ja pierdolę, przerażające. Czat, jesteśmy właśnie świadkami narodzin wielkiego warmianina, prezydenta Podlasia, Polski i Wszechświata, potężnego Krzysztofa Kononowicza, Poggers i wesołych świąt dla czatu i Witka. Dziękuję ślicznie. Majestatycznie wygląda, nieprawdaż? Dobra, create Pathfinder. Logistykiem. Kurwa, nie trzymałem telefonu, opuśćcie! Ale go skasowałem. Nie trzymałem telefonu, a strzelał do mnie. A to chyba bot patrzący leci no. Na pewno. Kurwa, kolejny. Co się kurwa dzieje, ty? Tako! Osoba z nickiem Polaczek 1238 mówi, że pozdrawia. Żebym pozdrawił cię. Super sympatyczny gość. Zaczął szkoda na moim czacie hasłem, ty kurwo jebana, żebyś zginął. O kurwa! Powiedziałem mu, ja wiem, że bejtujesz i potem dał mi suba i pisał mi, że mnie kocha. To powiedziałem, że też wiem, że mnie bejtuje, ale już turbo nie pisał. Nie przeładowałem. Gdzie? Co jest kurwa nie tak? Overwhelmingly negative. Overwhelmingly negative. Kurwa, co? Overwhelmingly negative. Overwhelmingly. Overwhelmingly. Weng.
Kurwa. Wenmingli. Wenmingli? Mingli? A słyszałeś, że nie można jak na plaży tego typu rzeczy oglądać od TVN-u? Znaczy, ponoć, że napisali do Arquela. No. Teraz tylko wiesz, pytanie, czy każdego streamera muszą upomnieć, bo jak jakiś streamer sobie pomyśli, ale to Arquela upominali, nie mnie, to ja będę streamował, póki mnie nie upomną? Raczej wydaje mi się, że nie. Raczej coś się to upomnieli, to bardziej było chyba z ich strony grzeczne, że nie mieli, wiesz, przypału, czy nie robili problemu z tym. Nie! Zmisowałem to! O kurwa! Goją mi Witek. Gonią mnie Polaki najgorsze. Dobra, czat. Kurwa. Bożydar, kurwa, leży. Uff. Top 5 outplays in history of PUBG Mobile. Nie masz many, kolego. A, ja też. Ale to zjebałem znów. Ignite mnie zeżarł twój, miałem shielda. Nie wiem, kurwa. Jakoś nie wychodzi. O kurwa. Oj, kiewisz, kurwa. Kurwa, nie tak z tym komputerem. Nie błagam, kurwa, mnie mepka ta pierdala. Ja pierdala. Nic nie mogę zrobić. O ty śmieciu. Wybacz, to było oczywiście takie sportowe wyzwanie. A on mi napisał, że ci zanotuje $200 po tej gierce. Tak mi napisał? Tak. Przepraszam, kolego, to było... Jako Lucjan. Ty! Co jest? Ja pierdolę! Szotujcie to kurwa, a w synapse wszędzie ci się kurwa da. Co to kurwa? Ja pierdolę! Nie, czekajcie, co kurwa? Nie no kurwa. Ja pierdolę. Może od midlanera. Larsen, do you know any of the Polish players? Do you think any of the Polish players is gonna be a challenge for you? I know some of the Polish players, yeah, since I see them in solo queue. But I don't think anyone is a challenge. I don't fear anyone really. Since my goal is to like dominate the league and like go way further, you know. So I don't really like respect anyone that much, no. So the goal is not to win Ultraliga, the goal is to win EU Masters, right?
Yeah, the goal is to win EM Masters for sure. Alright. Larsen powiedział, że zna polskich graczy, często spotyka się z nimi na solo queue, ale nie do końca może szanuje któregokolwiek z nich, powiedział, że zniszczy każdego, że przyszedł był tutaj po to, żeby zdominować ligę, żeby zwyciężyć EU Masters. Ultraliga nie jest jego ostatecznym celem, raczej właśnie ten drugi turniej. I to samo pytanie zadamy Finowi, bo zakładam, że tutaj również mogą paść ciężkie słowa z tego, co widzimy do tej pory. Finn, are you familiar with any of the Polish players and are you afraid maybe of any of them? Maybe you want to dominate them as well, like Larsen? Yeah, one name that often gets brought up when you talk about the Polish league and top laners is Azbisto. But I think Azbisto is past his prime nowadays. I think he was really good 1 year ago. I really respected him back then, but recently when I played against him in scrims and his solo queue, he seems weak. So I think it will be a walk in the park, the Polish league, but I think EU Masters is the current goal for us. Okej. Mocne słowa po raz drugi, bo tym razem Finn powiedział, że zawodnikiem, o którym często mówiło się w kontekście polskiej sceny, był Azbisto, jednak jego najlepsze czasy już minęły, że w zeszłym roku był dużo lepszy, teraz kiedy gra na scrimach na niego, to czuje się jakby po prostu przechadzał się po parku. Gorące emocje i zawzięty pojedynek. Interesuje mnie, proszę Państwa, kto jest szefem? Czy to Laker, czy bardziej Pukistar? O tym i nie tylko przy biurku analizatorów. Dawidzie, oddaję Ci głos. Troszkę tajemniczo, ale jak widzimy, nie bał się totalnie pokazać tej postaci, chociaż teraz Pyrka ma kłopoty. No właśnie, wejście od Mystika, już sypią się flesze, ale teraz... Tak, on jeszcze się trzyma Puki! Flesz! I Mystic Shot, to jest Puki, to jest pierwsza eliminacja w trzeciej minucie dla Puki Style'a. Bom, nie? Aloy. O. Ha! Aloy, co? Teraz ty, Orio. Teraz ty. Pięścią. Jaha!